Czy można tu pić piwo? Czy można tu pić piwo? Czy można, czy nie można? Ale jak do walki będziesz wychodzić, to może zostaw ten telefon w szatni, co? Polała się pisa krew, kurwa. Rozwaliłeś palucha? Bo... Obgryza, kurwa, te paluchy. No. Obcięło się, no i co? Trudno. Czekaj. Nie, dobrze jeszcze do Carrefoura skoczyć po wódkę jakąś? Żeby się już zmroziła? Czy już jest w szafce. Maciek nigdy do żadnej walki do czego nie wyszedł. No właśnie mówię, że kurwa na rozgrzewki kurwa 200 kurwa rumu i jedziemy kurwa, co nie? Naprawdę zwolnij Pawła, nie? O kurwa, Kowal to wygląda gorzej niż kurwa. Ale daj barki do przodu na chwilę. O. Jeszcze rozmawiają, ale już może kiedyś będą się napierdalać. Jest jakaś szansa. Kiedyś na pewno. A, czyli obydwie chcą. Ale że ze sobą, czy tak? Czyli to prawda? Dotarło do ciebie, co ona o tobie mówiła? Ty psychologu. Oto jest etos krakowskiego fajtera. Nawet nie ma z kim się rozgrzewać. Musiała dopiero Martyna ze Śląska przyjechać. W porządku dziołcha. I tu pomaga Kowalowi. Kowalinio! Duś! Duś, chłopie! Stawaj. Idziesz po nogę, urywasz głowę! Kulej, Przemek, kulej! Opowiadaj, co zrobiłeś? Wywalczyłem, no, dzielnie. Wygrałeś czy nie wygrałeś? Wygrałem. A nie tak było dogadane. Jeszcze raz? Nie tak było dogadane. Jak to? 2500 na zakładach, żeśmy poszli przez ciebie w plecy. Kurwa, wracaj tam! Następny! Wracaj, to poddaj! Dograłeś to, że jest walka przegrana? Tak, dograłem, przegrana. Dobra, czyli 2,5 koła mam na zakładach. Kurwa, dzięki ci, panie. Dobra, i tak można pracować, i to jest prawdziwe MMA, a nie jakiś sport. Masz tu za tą walkę, otrzymujesz, mordeczko, rabat 5% z tą ulotką. I to jest twoja wypłata za tą walkę, trzymaj. Jakieś nielegalne substancje, narkotyki, coś można kupić? No nie. Nic, nie idzie się dogadać, nie? Rozgrzany? Jestem rozgrzany. Przepalony? Do wszystkiego gotowy, wszystkich będę bił. Nawet jak jednego przeciwnika mi nie starczy, to będę walczył dalej tam, kto zostanie. Przez całe trybuny. No właśnie. Wow! Tam się Krzyżu malutki zgował! Przepraszam, a co pani tu robi? I właśnie tak, ja tarczowałem Dominika i co położył chłopaka hajdikiem? Tak się tarczuje, stówkę mi dał. Dobrze! Jeden mu się rozpędzi, dobrze! Lewa zaczyna! Tak! Też ma ta lewa! Ręce w górze, lewa zaczyna! Dobrze, tak! Do góry! 5 sekund! Wytrzymasz! 3 sekundy! Bij! 5 sekund! Trzymaj! Oddaj, dobrze! Dobrze! Ładnie przeklewi się! Tak! Przygotuj sobie! Pół minuty. Jak wstajesz, to wstawaj po szatce. Wracajcie, rękami. Aktywna obrona. Dobrze. Brod. Złap go. Brod. To niebieskiego narożnika zapraszamy przedstawiciela grupy Legion Kiltarną. 22-latek. Zgrałeś, masz lepszy gracz. Dziękuję. Jak się czujesz? Kurwa, jak wody mów. Nie ma się takich dróg, kurwa. Chujowo, kurwa. A nie podamy krwi? Też na szczęście nie trzeba, nie? Proszę? Na alkomacie też nie trzeba na szczęście. Nie. Takie podstawowe badania tylko robimy. O, już tak. Widzę, że otejpowany jesteś. Tak, która jest. Twoja walka? Teraz następna? A już po przepaleniu? Taki poszpalony już jest. No, to dobrze, to dobrze. O, Krzysiu! Ile ty ważysz?
113. Ty ważysz teraz 113 kilo? Po co ci tyle tego? Kurwa, wiesz jakie zjebnięcie? Bo... Tak? Zobaczysz. Łukasz? A zauważyłeś, że jak gaśnie światło, to jak stoisz przed lustrem, to świecisz? Bo się zastanawiamy, skąd takie przyrosty. Ty, ale zobacz, jakie są przyrosty, a nawet nie ma jednej krosty. To nowa, bo to nowa, nowoczesna chemia. To nowoczesna chemia. Duże przyrosty, brak żadnej krosty. Nie, teraz to wymyśliłem, powiem wam, że podoba mi się ten mój tekst nowy. A ty nagrywasz to cały czas? Cały czas. Słuchaj chłopcze, bo przypomnij, kto cię tarczował? Kto cię bo nie dosłyszeliśmy. Kto cię tarczował na rozgrzewce? Wszyscy cię zostawili, a kto cię ja, tak, tak? A czy on podziękował mi? Podziękował mi, dopiero teraz. A to ja odwaliłem całą czarną robotę. Stówka będzie przelewem za tarczę, personalny, godzinny. Dziękuję bardzo. Nagralibyśmy kilka scen takich, jak robisz walkę z cieniem, dobra? Do reklamówki. Możesz stać teraz i co? Tak, żebyś go widział. Patrz, może idzie no. Chodź to samo. To co robisz? Nic wam nie powiem. Ale słuchaj, nawet jak cię noga boli, a już jesteś po walce, to nie kulej, bo źle wpływasz na morale innych. Zaciskasz zęby i chodzisz normalnie. Ten, ale dobrze się wyprostowałem balacha. Od razu i nie było. Ta balacha też nie, tak... balacha nie, co ty? To balacha wchodziła tu na balachę to ja nie, zjawić, balachę bym się odprawiał. Balachę to ty normalnie wiesz, rozrywasz kurwa małym no tak, palcem. Tak, stając, nie? Co? No, oczywiście. Ale trójkąt też nie siedział w ogóle. A myślisz, że będziesz te nagrody zostawiał, czy raczej tak rozdasz albo sprzedasz? Stary, jakbym miał tyle pieniędzy, żeby to rozdawać, to inaczej bym sobie życie układał. Bo możesz mi... O, kurde, Pawełek, więcej musimy jeszcze pracować. Bo nie jestem zadowolony. Ale powiem ci, nie miałeś też za bardzo kiedy pokazać. Nie, bo on cię później będzie widział bala pro cały czas ten. Ale on mówię, właśnie. Aha, dobra, to później go pogadam później. O, proszę, jest pan bokser. Pięściarz. Co to? Okay. Z tymi kamerami. Masz autoryzację? Proszę? Masz autoryzację? Oczywiście, ja mam specjalne permission. Jedynka to miało być to i akcja to miało być to i to. Mówię, powtórz i zobaczmy, nie? A małe, będzie miał łeb, wiesz? Tylko, że już później nie skontrolował, bo on go usadził tym ciosem i już odwrotnie robił. No wie, ale ładnie ta akcja wyszła. Ile ją robiłeś? Ja ją robię tak... W ogóle ja lubię tą akcję po prostu. Ja nie robię ją tak, że umiem ją robić, a po prostu czuję to. Ale nad tymi czasami to pracowaliśmy długo. Fajnie, zajebiście. Patryku Marzec, zjebałeś chłopakowi listopad. Jak się z tym czujesz? Zajebiście. Idzie co zarobić na tym MMA? Chyba założy się, że high kicka mu nie trafisz. Nie zrobisz tego, nie trafisz go. Ale mógłbyś podpatrzeć trochę, no oczywiście. Bo ja bym mówił, że każdemu robi tarczę i każdy wygrywa. Czemu przecięłaś jej twarz tipsem? Nie, serio, to się no, no, no. Ona też mi malinkę zostawiła. MMA jest takie brutalne. Myślałam, że wyjdę, poprzytulamy się trochę, a tu nie, że się lać, nie? Ty palcami to byś mnie teraz nagrywał? Tak. Proszę. Ciężkie warunki pracy, 10 minut na posiłek. Jaki uśmiechnięty, zjadł pizzę. 2 miesiące pizzy nie jadłem. Warzywka. Tylko na kebabach? Tylko kebaby. Ale jaka pyszna. Zimna, ale dobra, naprawdę. Dajże 10 zł na piwo. Nie mam. Patrzcie, człowiek ich uczy. Uczy porządku, mówi, składaj po sobie. Tak, tak sportowcy zostawiają szatnie, tak. I poszli, nie ma kto sprzątać. No nie ma. No wszystko na mojej głowie. Jak zwykle zresztą. O, patrz, jak terrorysta przeszedł bramkę. Się nauczył w Stanach, jak omijać na lotniskach, co? Coś tam wniósł. Nie wszedł w bramkę, tylko z boku.